Obrzęd otwarcia drzwi świętych rozpoczął w polskich diecezjach obchody nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia. Bramy miłosierdzia, które powstały w katedrach i kościołach jubileuszowych, będą miejscem uzyskania odpustu zupełnego dla siebie lub dla zmarłych. Zgodnie z zarządzeniem papieża Franciszka, otwarcie drzwi świętych we wszystkich kościołach na świecie odbyło się w trzecią niedzielę Adwentu, czyli 13 grudnia. Decyzją biskupa diecezji świdnickiej Ignacego Deca w diecezji świdnickiej świątynią jubileuszową mianowane zostało sanktuarium relikwii drzewa Krzyża Świętego na Podzamczu. Kto przez tę bramę wejdzie, znajdzie pożywienie i będzie zbawiony. Ciebie więc, Boże, prosimy, niech wierni, którzy przekraczać będą próg tego Kościoła, zostaną przyjęci w Twojej obecności i doświadczą, Ojcze, Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz ksiądz proboszcz zasypuje kadzidło, którym za chwilę zostaną okazane drzwi bramy miłosierdzia świątyni jubileuszowej w nadzwyczajnym roku święty, który zakończy się 20 listopada przyszłego roku. Po okazeniu poświęcenia drzwi świętych wodą święconą i otwarcie tych drzwi przez po otwarciu drzwi udamy się procesjonalnie do ołtarza przy śpiewie chóru. Obrzędu otwarcia drzwi świętych towarzyszyła uroczysta msza święta, podczas której księża zwracali szczególną uwagę na znaczenie jubileuszu łaski, jakie się z nim wiąże. Wyjaśnili jego genezę i towarzyszące znaki oraz wezwali do przyjęcia konkretnych postaw, które urzeczywistniają w świecie prawdę o miłosierdziu.